Cześć, dzień dobry, witam. Moi drodzy Państwo, w listopadzie zeszłego roku wrzuciłem do sieci takie krótkie wideo, a mianowicie reportaż, w którym prosiłem Was o wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych, dla członków, uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Osoby te musiały przenieść się z dotychczasowego lokum do innego miejsca. Znaleźli byłą już szkołę w Świeszewie. No niestety miejsce to trzeba było lekko wyremontować, odświeżyć, a przede wszystkim zrobić łazienkę i przystosować ją dla osób niepełnosprawnych. Czy się udało? No tak się stało, że się po prostu udało. Udało się dzięki Wam. Zebrali kasę i zrobili mały remont tego miejsca, w które właśnie znajduje się tutaj za mną. I w tej chwili warsztaty odbywają się już w nowym miejscu, w Świeszewie. Ale o tym wszystkim, jakim się tu żyje, jakim się pracuje, jakim się funkcjonuje, no powiedzą już sami uczestnicy oraz pracownicy warsztatów terapii zajęciowej. A ja z całego serca jeszcze raz wszystkim dziękuję, że pomimo tylu różnych akcji charytatywnych, zbiórek, nadal mogę liczyć na wsparcie Nasielska i nie tylko Nasielska. Serdecznie Wam z całego serca dziękuję. Bardzo, 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 bardzo mocno chciałabym Państwu podziękować za wsparcie warsztatów terapii zajęciowej. Dzięki Państwa pomocy wiele nowych osób przyszło niepełnosprawnych do nas. Dzięki temu, że mamy nowy budynek. Gdybyśmy byli w starym budynku, na pewno te osoby, które dzisiaj są i rozpoczęły rehabilitację, nie udałoby się to. Dlatego jestem bardzo wdzięczna. Dziękuję z głębi mojego serca za Państwa wsparcie i pomoc. Była ten człowiek z miłą przyjemną. Jestem zadowolona, że tu przyjeżdżam. Tutaj jest o wiele lepiej. Bo mi się w domu to nudziło bardzo, bo ja tyle lat w domu siedziałem, a tu mi jest bardzo dobrze. Super. Bardzo dobrze. Cieszysz się, że jesteś? Oj, bardzo. Weekendu to się nie mogę doczekać, kiedy minie. Czyli dobrze cię traktują? Dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. A masz już nowych przyjaciół? Mam. Bardzo dużo. W imieniu własnym i nas wszystkim chciałam przede wszystkim podziękować wójtowi gminy Świerczy, że nam zaufał i w nasze ręce oddał właśnie ten budynek. Ze swej strony możemy obiecać, że na pewno go nie zawiedziemy, że będziemy dbali o ten budynek, bo to jest dla nas nasz drugi dom, w którym spędzamy większość czasu. Dziękujemy również za wsparcie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, żebyśmy mogli tu się przeprowadzić. Za wsparcie materialne, za każde ręce, które tu pracowały, pomagały. Za wszystko jeszcze raz dziękujemy i będziemy się starali, żeby nikt się na nas nie zabił. Chciałam podziękować wszystkim za nowe miejsce, że tu jest lepiej, fajniej, komfortowniej, przytulniej. Są lepsze warunki na pewno o wiele stopni niż były tam. Tam było też fajnie, ale było ciaśniej i nie mogliśmy znaleźć miejsca dla wszystkich, dla gości, dla rodziców, bo było to miejsce, no. Uważam, że lepsze warunki tutaj są. Z czym lepsze? Przede wszystkim więcej miejsca. Aha. Atmosfera? Też dobra. Też dobra? Lepsza niż wcześniej? Tak. Chciałam podziękować wszystkim za wsparcie, sponsorom. Wszystkim, którzy pomogli w remoncie tego budynku. Cieszę się, że klub absolwenta ma swoje pomieszczenie, w którym możemy się spotykać i wykonywać różne prace. Ja też w imieniu swoim oraz innych pracowników, a także naszych uczestników chciałam bardzo serdecznie podziękować za pomoc i wsparcie przy remoncie. W poprzednim budynku nie mieliśmy takich warunków, jak mamy tutaj. Muszę powiedzieć, że konsultacje psychologiczne z psychologią odbywały się nawet poza budynkiem, na zewnątrz, podczas spacerów. Teraz mamy gabinet z prawdziwego zdarzenia, gdzie można w przyjaznych, normalnych warunkach pracować. Tak samo jeśli chodzi o
osadę, uczestnicy mają miejsce, mogą swobodnie się poruszać. Jest różnica diametralna. Dziękuję. Jest dobrze, miło. No jest wakacje w początku. No to mówicie, miło. Ja chciałbym powiedzieć, że mi się bardzo podoba tutaj. Jest większa przestrzeń. Że mamy większą pracownię, że jest luźniej, że można dużo rzeczy wykonywać. W początku nie lubiłem przecież, teraz już polubiłem. Tak? Dlaczego? Bo nowe miejsce? Nowe miejsce w domu, to się nudzi. Aha. Czyli tu spędzacie czas ciekawiej niż w domu? Rzadziej czas polecimy. Aha. I co robicie tutaj? Lepiej kawę jest wypić. No tak. Nie trzeba samemu, nie? Chciałabym tak, najpierw podziękować opiekunom i uczestnikom. I zostałam tu, bo jestem od niedawna. Zostałam tu bardzo mile przyjęta. No i dogadujemy się, świetne rzeczy tutaj wszyscy robią. Jeszcze się mogę wiele nauczyć. Patrz, jest miło, super jest, na patata. Pracuję, cały czas. Panią Łukaszem i tam poczekować z panią Poguście, tam poczekować z Barto na te fantaty. Wiesz, tu są meca, tu można nie chodzić, chodzić i to tyle. Dziękujemy za pomoc. Tu jest fajnie, miło, sympatycznie. Ja chciałam od siebie powiedzieć, że bardzo dziękujemy za wsparcie, za pomoc. Zmieniły się diametralnie nasze warunki tutaj. Mamy przestrzeń do wystawiania przedstawień. Zmienił się całkowicie komfort. W poprzednim miejscu mieliśmy wąski korytarz, gdzie nawet publiczność, która była rodzice, mieli problem zobaczyć całe przedstawienie. W tej chwili naprawdę mamy świetne warunki i dziękujemy bardzo wszystkim za pomoc i wsparcie. Dziękujemy za łazienkę, bo pierwsze dni były tutaj naprawdę bardzo trudne dla części uczestników, tych na wózkach inwalidzkich, którzy nie mogli skorzystać z toalety odpowiednio. Także dziękujemy bardzo, naprawdę. Dziękujemy w imieniu wszystkich. Dziękuję bardzo za te warsztaty, że pracuję, że mam swoje lata i moja kierowniczka kochana mnie tu trzyma. Dziękuję za wszystko. Za pomoc. No i nie brak. Jak tu jest dobrze, naprawdę. I luźno. Mi się dobrze podoba. Jest duża atmosfera. Wspanialnie, co mogę próby robić. I tu mi się podoba. Tu lepiej niż tam? Nie, lepiej tu. A dlaczego lepiej? Bo tam jest wąsko. Dzięki bardzo wszystkim. Dzięki. Mieliśmy ten budynek. Mamy ten budynek i jeszcze tu jest taka różnica między starymi koszykami a nowymi, że sala gimnastyczna można pograć w koszykówkę i ping-ponga. Ja chciałem wszystkim podziękować, gdybym że tu jestem, bo dzięki, gdyby nie było tych warsztatów, to by mnie tutaj nie było. I tyle. Szanowni Państwo, w imieniu własnym, w imieniu pracowników, w imieniu uczestników, w imieniu ich rodzin, bardzo dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że jesteśmy w nowym budynku. Przyczynili się w formie prawnej, pomogli nam załatwić formalności, przyczynili się w formie rzeczowej, przekazywali nam materiały, zakupowali farby, przyczynili się rękami swojej pracy, poświęcali tutaj dnie, wszystkie weekendy po to, żeby nas wesprzeć. Dzięki akcji, którą pomógł nam zorganizować również pan Dawid Domała, zebraliśmy 11 245 zł darowizn od państwa na konto. Były ogłoszone dwie zrzutki. Jedna była zrzutka ogólna, drugą zrzutkę zorganizowała moja synowa z synem. Na jedną zrzutkę wpłynęło 5410 zł, na drugą 3400. W sumie, proszę państwa, wspomogliście nas bardzo dużą sumą, 20 055 zł. Są to dla nas pieniądze, w tamtym momencie były nieosiągalne, nie mogliśmy z żadnego budżetu się tym posiłkować. Pieniążki te oczywiście były przeznaczone na farby, ale głównie na remont łazienki.
Całe szczegółowe informacje o darowiznach i z tej akcji, i od pozostałych darczyńców będą umieszczone na stronie internetowej na koniec marca. To jest nasza strona stowarzyszenia i warsztatowa. Z tego co pamiętam, to www.wtzswsjampol. Na tej stronie, proszę Państwa, będzie szczegółowo rozliczone. W podziękowaniu dla Państwa postanowiliśmy uwiecznić wszystkich darczyńców tablicami, które znajdują się w holu głównym. Są tam imiona, nazwiska wszystkich darczyńców, firm, które przyczyniły się. Nas kiedyś nie będzie, Wy Państwo pozostaniecie. Jako ten kawałek, ta cząstka serca, to podarowanie się z nami, no tym, co na pewno też trzeba było wygospodarować i nie zbywało, tylko podzieliliście się tym, co macie. Zrobiliście naprawdę dobrą rzecz. Uczestnicy, którzy są osobami niepełnosprawnymi, jest to dla nich jedyne miejsce na terenie tej gminy, na terenie gminy Nasielsk, na terenie sąsiednich gmin, to jest jedyne miejsce dla osób niepełnosprawnych. Oni są szczęśliwi, że mają to miejsce. To miejsce wyrywa ich z domu, to miejsce pozwala im na rehabilitację społeczną, to miejsce pozwala im na rehabilitację zawodową, pozwala na zawieranie przyjaźni, znajomości. Uczy ich normalnego życia w społeczeństwie, nie ogranicza do zamknięcia ich do czterech ścian. Ja bardzo dziękuję za zrozumienie, bo ja wiem, że jest bardzo dużo akcji pojedynczych dla dzieci. Wszystko to jest potrzebne. Tutaj była akcja grupowa. Po prostu pomogliście grupie w tej chwili 40 osobom niepełnosprawnym, które są na co dzień uczestnikami warsztatów. I w tej chwili mamy już 32 osoby w klubie absolwenta. Szczególne podziękowania kieruję dla pana wójta gminy Świercze, dla pana Adama Misiewicza, który pomimo tego, że nie miał wcześniej do czynienia z osobami niepełnosprawnymi, kilka osób z gminy Świercze przyjeżdżało do nas, otworzył swoje serce i naprawdę wspomagał nas w każdym momencie. Zrozumiał, że robi dobrą rzecz, przekazał nam budynek, przekonał też radnych, którym też jestem wdzięczna, że przegłosowali to, że przeznaczyli dla nas ten budynek. My ze swojej strony dbamy o niego i będziemy dbać, bo tak jak mówią uczestnicy, to jest ich drugi dom. Myślę Państwo, że naprawdę nie mogliście podjąć lepszej decyzji. Budynek w gminie nie niszczeje, my o niego dbamy, ale on też spełnia swoją rolę taką, że pomaga tej najsłabszej grupie. Również najsłabszej grupie z gminy Świercze. Mamy tutaj nowe osoby z gminy Świercze, są przeszczęśliwe, że mogą być, że jest to miejsce. I że Wy Państwo, jako włodarze tej gminy, pomyśleliście o tych osobach, dziękuję Wam bardzo. Przed nami jeszcze kolejne wyzwanie. Wszystkie osoby, które są na warsztatach, a są z 3 powiatów i z 5 gmin, są codziennie dowożone spod domów. Te osoby same nie dotrą. Żeby mogły tu być, musimy dysponować środkami transportu. Te, które mamy, są w bardzo złym stanie. Zwróciliśmy się z wnioskiem do PFRON-u za pośrednictwem Starostwa Połtuskiego o dofinansowanie nowego zakupu. Ten samochód będzie dofinansowany w wysokości 80 tysięcy. Pozostałą kwotę musimy zdobyć. Liczymy tutaj na otwarciu uroczystym były władze ze wszystkich terenów, wszystkich gmin, powiatów. Liczymy, że władze i Państwo radni zrozumieją to, że robimy dobrą rzecz, że nie ma innej placówki właśnie na terenie tych gmin, która zajmuje się osobami niepełnosprawnymi. Myślę, że dla wszystkich gmin, jeżeli każdy dorzuci pieniądze, nie będzie to dołożenie jakimś dużym wydatkiem. My nie jesteśmy w stanie zebrać 50 czy 60 tysięcy do dopłaty. Natomiast rozdzielając na wszystkie samorządy, byłoby to dla nas ogromnym, ogromnym wsparciem. Na pewno zwrócę się do władz, do Państwa radnych tych gmin. Mamy najwięcej osób z terenu gminy Nasielsk. To jest jakby, te osoby wszystkie są z nami zżyte od lat. One czują, one dla nich nie ma, są osoby niepełnosprawne, to nie ma różnicy, czy ten budynek stoi na terenie gminy Świercze, czy stoi na terenie gminy Nasielsk. Oni chcą tu być, to jest ich miejsce. Dlatego bardzo proszę o zrozumienie, o otwarcie serc Państwa radnych, o to, żeby popatrzyli troszeczkę, że warto jest zrobić coś dobrego i dla tej słabej części społeczeństwa.